Tym razem to będzie naprawdę bardzo smutny odcinek, bo ruszam do Pragi i to jest najgorszy moment, żeby tam ruszać w ogóle. No bo jak wiadomo, Praga jest teraz zalana łzami, wszyscy rozpaczają. A dlaczego? Bo w ten weekend w Pradze miał odbyć się koncert Justina Biebera. A tu się okazało, że cała trasa Justina została odwołana. No masakra! No ale cóż, no łatwo nie będzie, ale co zrobić? Jest piątek rano, ruszam! TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Ale te międzynarodowe pociągi teraz zapierniczają. Niesamowite, ale już jestem w Pradze. I nie mam pomysłu, co teraz robić, bo tak szybko to trwało, że nie zdążyłem się przygotować. No niecałe 10 godzin teraz się jeździ pociągami z Warszawy do Pragi. Też to prawie szybciej niż samolot. A skoro nie wiem, co robić, nie mam pomysłu, to do hotelu idę. Posiedzę sobie tam. No miałem tu siedzieć w pokoju, ale w tym pokoju tak śmierdzi, że tu nie da rady wysiedzieć, no. Ja pierdzielę, no nie da rady tu wysiedzieć. Radio! No już mamy sobotę, ale fajny jest ten hotel, ja pierdzielę. Nie wiem, czy waliło wczoraj, ale dzisiaj tu pewnie wali jakimś piwskiem. Takie mam wrażenie, nie wiem dlaczego. No dobra, ale widok z okna tego hotelu może być. A w ogóle to niesamowita rzecz, bo wczoraj poszedłem na spacer. Nie ma co ukrywać, że pospacerowałem sobie trochę. I na tym spacerze spotkałem chłopaków zespołu Fajland Kraków. Więc pospacerowaliśmy trochę razem. Pierdolej lebrowaru. Nie wiem, ja tam się na spacerach jakoś specjalnie nie znam. Mają królewskie? Ale zazwyczaj po spacerach bolą mnie nogi, a teraz boli mnie głowa. Nie ma królewskiego? Dobra, nie ma co pitolić o wczoraj, teraz trzeba jakieś śniadanie upolować, bo jeszcze człowiek z głodu zaschnie. No ja pierdzielę, no. Tu miało być śniadanie. No kurde, no mecz miał tu być. Piątej Ligi Czeskiej. Ci co? I nie ma. Kurde, no musi gdzieś być. Miał być mecz tego zespołu, tej od spoje, no dobrze przyjechałem. Byłem tu przecież kiedyś na meczu. Nawet z futrolem tu byłem kiedyś na meczu. Taki youtuber jest. We dwóch byliśmy weekend w Pradze. Dwóch youtuberów pojechało na wyjazd i ani jeden filmik z tego nie powstał. To wszystko to wygląda tak, jakby miało być do rozbiórki. Tak szczerze mówiąc. No cóż. Idealny początek dnia. O, chociaż tu coś... No cóż, miała być Liga Piąta, a zamiast tego są wielkie derby Pragi w Lidze Trzeciej. Jeszcze ten spacer chyba mnie się czkawką odbija. Loko Wltawin kontra Dukla 2. Ale kapitalne jest to meczycho do przerwy, na tablicy jest 0-0. A mi się wydawało, że jak stałem w kolejce do punktu gastronomicznego, to słyszałem gola i radość kibic. Chyba trzeba będzie w internecie sprawdzić, jaki jest wynik tego meczu, na którym jestem. Proszę bardzo, youtubera żem spotkał na takim meczu. Może ty wiesz, jaki wynik jest? No, odkąd przyszedłem, to nie strzelili nic. Przyszedłem 30 sekund temu. Ho, ho, ho. Nagram bramkę. Tu ja tam nagram. Jaki ty widzisz wynik na tablicy? Ja widzę 1-0. To nie ma co sprawdzać. Mi się wydawało, że tam 0-0 jest na tej tablicy. Taki wiek. No świetne to meczycho było. Jakby to powiedzieli Czesi, wyborna kopanina była. O, pewnie tak by powiedzieli. Kurwa. No. Yes. Wynik końcowy 3-1 dla gospodarzy, czyli dla Loko. Teraz muszę się zastanowić, co robić, no, żeby znowu czegoś nie spieprzyć. To może wybiorę taką aktywność, której się spieprzyć nie da. No jak myślicie, co się wydarzyło? No klasyka, pojechałem do knajpy i okazało się na miejscu, że knajpa zamknięta, bo jest private party. W sobotę o 12:15. Private party ktoś chce zrobić. I na razie odechciałem się szukać innej. A wiecie, co się okazało? Że ci zawodnicy Fajranta Kraków, których wczoraj spotkałem na spacerze, to oni tu przyjechali całym zespołem świętować swoje stulecie. Stulecie Fajranta. Ale to tak trochę awansem to stulecie oczywiście, bo na razie jest pięciolecie. A w ramach tego całego świętowania zespół Fajranta zagra dzisiaj bardzo ważny mecz. Z zespołem czeskim SK... O kurwa, zapomniałem, jak on się nazywa. Kto jest wyznaczony do strzelania bramy dzisiaj? 99 bym się skupił. Tak? Andrzej, no. A ty nie będziesz strzelał? Ja to wczoraj się postrzelałem, wiesz? Tak w ogóle to już będzie trzeci raz, kiedy Fajrant występuje w europejskich pucharach. Dzień dobry, dzień dobry. W jakiej formie? W takiej właśnie. Czwarta był powrót do hotelu. Rano izotoniki i gramy, nie? Grali już na Słowacji.
Dostali w dupala. Grali w Belgradzie. Dostali w dupala. No i teraz przyszła pora zagrać w Czechach. To jest wymiana pamiątek? Tak. Thank you very much. No i tak statystycznie to powinni chyba wygrać, nie? Bardzo mi przykro, nie można wszystkiego w dupę dostawać. Raz na jakiś czas zawsze jakieś zwycięstwo się przytrafić musi. Jak zwykle obiecujesz, że strzelisz gola, tak? Strzelę na pewno. Strzeli na pewno. A dzisiaj przeciwnikiem, ho ho ho! Ho ho ho, to nie były takie zachwyty nad przeciwnikiem, tylko właśnie dostrzegłem, że to mam piwowar. Piwowar Chorymir po drodze. Za zwycięstwo dwucyfrowe. A jak? No właśnie tak czuję, że dzisiaj może być z 8-0. 8-0 to nie jest dwucyfrowe. 8-0 to jest dwucyfrowe, bo jest 8-0. There's some side guy from me from line. Ktoś jestem? Chodź, you are. A ja nie umiem sędziować. Lepiej, żebyś sędziował niż grał. No i to robi chujowo, więc... Ale ludzi to się naszło na to spotkanie, nie? Jakaś oprawa to będzie? Chyba nie, zimno. Za zimno. Race nie wystrzelą, tak? Dokładnie. Na opakowaniu było napisane, że używać od 4 do 20 stopni, a jest... To są 3. Do przodu! Jeszcze! Tak jest! A mówiłem ci 99, żebyś zagrywał? Ale no w pierwszej minucie gola strzelił. Musimy szybko dwie bramki strzelić, zanim się skarżą, że tego nie potrafimy. Co, po meczu już, nie? Tak, tak, już możemy kończyć. Panie Turek, kończ tam ten mecz! Kurwa, wyprowadzenie piłki. O! Oho, oho, oho! Nasrane? Nasrane. Zadowolony pan z poziomu? No tak. Widać, kto wczoraj pił, a kto nie. Co się stało? Jakie są przyczyny tego zejścia? Ten szedł w 12 minucie po to, żeby się piwa napić, no. No czyli kogoś to dziwi? Na tyle był przygotowany. Dał się wszystko. Gdzie jest Szczepan? Graj! O! Ja pierdolę! 1-1 się zrobił. Bardzo. Oho, oho. Nie. To był pewniak, kurwa. Klasyk. Jak górna piłka jest przed dwójcika, to są ciężary. O! Ja pierdolę! A i mówiłem, żeby kończyć mecz w pierwszej minucie, do przerwy 1-2. Panowie, przestańcie się pierdolić w tej obronie! A to 40 minut trwała ta połowa. Tak, i przerwa też będzie trwała... 40 minut? 10 minut. Przepraszam za niefortunne użycie słowa też. O kurwa! No i się zrobiło 1-3. Powiem tak, wczoraj wszystkim lepiej szło, kurwa. I na i przy barze, i na parkiecie. Od kiedy wy tak dobrze w piłkę gracie? Zawsze Czesi słabi byli. To by było dobre do grafiki. To nie wie. Panowie, zbierzmy się w kupę! I zerżnijmy ma i dupę! Ja to nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie będzie. No gdzie będzie, kurwa? O kurwa! A jednak. Niezależnie od wyniku, hej fajraciku! Niezależnie od wyniku, hej fajraciku! Przy okazji mieliśmy lekcję czeskiego w drugiej połowie. Krócej grę, Dawid! Nie dalej, Dawid! Dawida szukam! Poszukaj go od nas! Kolega szukał innego kolegi. Co to jest szukać? Ty to muszę wiesz. Panie, jak się te bramki strzelało? No sędzia nie podyktował karnego, ewidentny był karny. Ja miałem z karnego strzelić, więc... Panie prezesie, za rok może jakaś 9. Liga San Marino. Jak takie coś jest, to myślę, że możesz nas pomóc kontaktami. Grat, bo koszulki będziecie oddawać zaraz! Na te parwy trzeba sobie zasłużyć! Biegać, kurwa! Ło matko, no niezłe to meczycho było. Po minucie Farian prowadził 1-0, cały mecz przeważał, a wynik końcowy 4-1 dla Czechów. Zapierdalać, kurwa! Co to kurwa jest? Zapierdalać. Niech oddają te koszulki, kurwa! Koszulki. Co to jest? Wyciągaj koszulkę! Ty nie ściągaj, bo żółtej nie chcę! Wszystko przez przepisy, no. Gdyby mecze piłki nożnej trwały minutę, to Farian by ten mecz wygrał. A że trwają dłużej, to dostał w dupę. No niesprawiedliwe to, no niesprawiedliwe. Ale ty dobrze zagrałeś, nie? Nie. Nie? Nie. Otwieraj to! No to jakiś inny mecz oglądają chyba. A po meczu obie drużyny, które w nim występowały, pojechały na inny mecz. Slavia, Wiktoria, Pilsno. Ojej. Przepraszam, ja akurat nie poszedłem, bo inne atrakcje miałem już wcześniej na oku. No już mamy niedzielny poranek. Ja wczoraj wybrałem rozrywkę. Relaks muzyczny. No poszedłem do czegoś w rodzaju takiej czeskiej filharmonii, o. No, Justin Bieber to nie był, ale... Ale ukontentowany jestem. Dobra, było miło, ale pora ruszać w stronę dworca.
No i jeszcze gdzieś tylko na śniadanie trzeba było skoczyć, no bo w ofercie hotelu to nie za bardzo. No miałem iść na śniadanie do jakiejś knajpy, no ale nie wiedziałem, która jest otwarta tak wcześnie, no. No to bezpiecznie było pojechać na jakiś mecz. Przynajmniej wiedziałem, że jest. O, świetnie. To jest w ogóle mecz czwartej ligi. Nie Aritma. Admira Praga. Admira! Admira! Goście to Banik Sokołów. O kurde, są kibice gości. Banik Sokołów! Całkiem przyzwoite to było meczycho. Dobrze, dobrze! Admira, czyli gospodarze, wygrała 1-0. Kurwa! Jedyne, do czego można się tu przypieprzyć, to to, że na tym meczu były tylko dwie knajpy czynne. Jeden grill. Na czwartej lidze to powinno być cztery knajpy, a nie dwie. No dobra, no było miło, ale trzeba lecieć na dworzec i sru do Warszawy. Ile można harować? Trzeba w końcu wrócić do domu i trochę odpocząć, nie? Pracoholizm do niczego dobrego nie prowadzi. Tak słyszałem. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RK. KS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.